Cześć dziewczynki, witajcie serdecznie w kolejnym filmiku. Tym razem chciałabym Was zaprosić na taką krótką recenzję farby do włosów firmy Garnier. No już widzicie po tytule dokładnie o jaką farbę mi tutaj chodzi. A jest to farba firmy Garnier, która się nazywa Olia. I teraz tak, postanowiłam, że nakręcę taką pierwszą, szybką recenzję tego produktu, ponieważ jestem dopiero chyba trzeci dzień po właśnie farbowaniu włosów. Jeszcze ich nawet nie myłam, nie wiem jak ta farba się zachowuje z czasem, jak się spiera i tak dalej. Ale ta farba w krótkim czasie, przy pierwszej aplikacji, skradła moje serce, więc postanowiłam, że taki filmik, taki króciutki, taką króciutką recenzję Wam nagram. I jeżeli już używałyście tego produktu na swoich włosach, to jestem naprawdę bardzo ciekawa Waszych tutaj spostrzeżeń, więc mam nadzieję, że się nimi ze mną podzielicie pod tym filmikiem. A jeżeli jesteście właśnie zainteresowane, co mnie zachwyciło w tej farbie, to bardzo Was proszę, zostańcie ze mną. Może w pierwszej kolejności opowiem Wam po prostu, z czego składa się to opakowanie. W takim oto pięknym pudełeczku mamy tradycyjnie instrukcję obsługi, z którą oczywiście należy się zapoznać. Następnie mamy rękawiczki, tutaj akurat w wydaniu czarnym. I co dla mnie było też bardzo fajną sprawą przy właśnie używaniu tego całego zestawu, to, że tutaj już na górze woreczka są takie perforacje, więc w bardzo łatwy sposób, jednym pociągnięciem możemy dostać się do rękawiczek, nie musimy szukać nożyczek, kombinować i tak dalej, a tym bardziej, nie wiem, rozrywać opakowania zębami. Kolejna rzecz to jest odżywka, to jest taki balsam Silk and Shine, który po prostu pozwala na wygładzenie włosów, na to, żeby właśnie bardziej błyszczały i odżywiły po koloryzacji. No i dwie rzeczy, które są nie mniej ważne. Pierwsza rzecz to jest krem utleniający, a druga rzecz jest to krem koloryzujący. No i oczywiście te dwie rzeczy ze sobą łączymy tradycyjnie w jakimś niemetalowym pojemniczku, miseczce itd., itd. i nakładamy pędzelkiem. Moje pierwsze spostrzeżenia były takie, że w momencie, kiedy już sobie wymieszałam całą tą papkę, to po pierwsze, konsystencja była rzadsza, dużo rzadsza niż te wszystkie farby, z którymi miałam dotychczas do czynienia. Więc dla jednych może być to plus, dla niektórych minus. Dla mnie to było tyle dobre, że no łatwiej było mi rozprowadzić ten krem na włosach. Więc podejrzewam, że dla niektórych osób też to może być dodatkowym jakby tutaj atutem tej farby. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy to po prostu kwestia tej pojemności, jak tutaj to wytłumaczyć. Dlaczego akurat w tym produkcie więcej jest tej farby niż w innych, ale w momencie, kiedy wymieszałam sobie wszystko, no to tej farby było no, dużo więcej niż z tych innych firm, czy tam innych serii, które używałam, tak? Bo z Garniera na przykład farbowałam sobie kolor Naturals, z castinga z L'Oreala casting Creme Gloss i jakieś tam inne też wpadały mi w ręce farby, ale tutaj naprawdę od razu zauważyłam to, że tej farby jest więcej, więc wydaje mi się, że dla dziewczyn, które mają dużo dłuższe włosy niż ja, spokojnie ta cała farba starczy. I trzecia rzecz, która no przede wszystkim od samego jakby tu początku zrobiła na mnie pozytywne wrażenie i może o której powinnam powiedzieć na samym początku, to, że ta farba pachnie. Ona nie śmierdzi właśnie amoniakiem, nie jest taka dławiąca, przytłaczająca, też ze względu na to, że no teraz mamy chłodne dni i no wiadomo, w niektórych mieszkaniach już grzeją, w niektórych jeszcze nie. Ja się zamknęłam w łazience, na
w bluzeczce tylko na ramionczkach, żeby jak najmniej tutaj pobrudzić. I po prostu zamknęłam drzwi do łazienki i 15 minut, jak właśnie nakładałam całą farbę, no nie chcę powiedzieć, że było mi przyjemnie, tak? Ale nie było tych oparów, nie było tego smrodu, tego zapachu takiego dławiącego, po którym na przykład łzawiłyby mi oczy. Co też się zdarzało kiedyś przy jakichś tam innych farbach. Więc tutaj dla mnie to już był ogromny plus, nawet wzięłam po prostu miseczkę, powąchałam, no i po prostu był zapach kwiatowy. Także to dla mnie też jest naprawdę bardzo istotne, żeby ten zapach nie był taki, wiecie, mocno drażniący. Skusiłam się na tą farbę ze względu, podejrzewam, że była jakaś promocja, bo ja tą farbę kupiłam no, jakiś czas temu, jeszcze miałam inną w zapasie, którą właśnie zużyłam. Też to był jakiś taki brąz, złoty brąz, podejrzewam, że w jakimś ostatnim filmiku mówiłam o tamtej farbie jeszcze. O tym wydaje mi się, że też wspominałam, że ja ją kupuję, że ja ją mam i mam zamiar użyć. No ale wiadomo, czas płynie, jakoś tak się nie złożyło po drodze, żeby właśnie jakoś wcześniej sobie pofarbować włosy tą farbą. I skusił mnie ten kolor, który znajduje się na opakowaniu, bo to jest taki brąz właśnie chłodny, taki, który zawsze chciałam mieć, który wygląda naturalnie. Więc ja wybrałam 5-0 brąz i po nałożeniu uważam, że jest naprawdę bardzo fajny, wygląda naturalnie, nie wpada ani w czerń, co też zawsze mi się zdarzało przy jakichś brązach. I nie ma takich czerwonych pigmentów, więc wydaje mi się, że przy myciu włosów, tak, ta farba jak będzie się spierała, to nie będą mi się powoli robić rude włosy albo w świetle jakimś słonecznym, nie będzie takich czerwonych refleksów, tylko właśnie będzie mi się w miarę naturalnie spierała. Także ja jestem zadowolona z tego, jak one wyglądają, że tutaj ton bardzo mi przypasował, no i włosy wyglądają zdrowo, nie widzę, żeby one jakoś ucierpiały na tej koloryzacji, także jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskałam stosując tą farbę. Jeżeli sobie życzycie, żeby za 2 tygodnie, 3 tygodnie tuż przed kolejnym farbowaniem, bo jak widzicie po zawartości opakowania już kupiłam sobie na dniach kolejną właśnie farbę o tym samym odcieniu. Jeżeli jesteście właśnie ciekawe, jak ta farba dalej się zachowuje, to dajcie znać pod tym filmikiem, to postaram się taki filmik dla Was właśnie nagrać. Także no, jestem zachwycona tą farbą póki co. Mam nadzieję, że ta fascynacja nie minie jakoś szybko. Dajcie mi znać też pod filmikiem, bo przez kciuki, czy ten filmik Wam się spodobał, czy przydała się moja recenzja. Także dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną byłyście, że mnie oglądacie i pozdrawiam serdecznie, do następnego. Pa, pa!